Koronawirus SARS-CoV-2 po raz pierwszy zdiagnozowany został w chińskim mieście Wuhan w grudniu 2019 roku. Ten groźny wirus w kilka miesięcy rozprzestrzenił się na cały świat. W Europie największe ognisko koronawirusa pojawiło się we Włoszech. Wirus dotarł także do Polski. Światowa Organizacja Zdrowia uznała, że na świecie panuje pandemia. Koronawirus stanowi poważne zagrożenie dla życia i zdrowia. U osoby zakażonej może spowodować chorobę COVID-19. Nowy koronawirus powoduje gorączkę, kaszel, duszności, bóle mięśni i zmęczenie. Klasyka do tej pory mówiła o tym, że wysoka temperatura, kaszel, wywiad obciążający związany z powrotem z zagranicy, to są takie objawy wskazujące na możliwość zakażenia koronawirusem. Dzisiaj mamy już sporo doświadczeń wynikających z tak zwanych poziomych zakażeń, czyli takich, które szerzą się między mieszkańcami naszego województwa czy też kraju. I analizując te objawy, czasami widzimy, że ich przebieg potrafi być łagodny i taki dosyć specyficzny, czyli skok temperatury. Jeden z takich objawów, który pojawia się ostatnio dosyć często, to jest utrata czucia smaku i zapachu. Wiele osób może nie wykazywać żadnych objawów zakażenia, ale przenosić wirusa na innych. Przebieg infekcji też może być różny. W ciężkim przebiegu może dojść do niewydolności oddechowej lub sepsy, co może zakończyć się śmiercią. Już bardzo wielu pacjentów na świecie zmarło z powodu choroby wywołanej przez koronawirusa. Dane, którymi dysponujemy teraz na podstawie ognisk w Chinach i we Włoszech, wskazują, że 80% osób zakażonych będzie bezobjawowych albo skąpoobjawowych. Natomiast 20% będzie wymagało opieki medycznej, z tego około 10% będzie osób, które będą wymagały interwencji przy użyciu sprzętu wspomagającego oddech, czyli mówiąc w skrócie respiratorów, będą to osoby ciężkie. Tak wygląda ogólna ta statystyka i to, co dla nas jest chyba najistotniejsze w tej ocenie, to jest to, że wśród nas pojawią się osoby, które będą zakażone, a nie będą manifestowały objawów, przejdą w sposób łagodny, ale mogą zakazić osoby, które są bardziej podatne na zakażenie. Osoby bardziej podatne na zakażenia koronawirusem to chorzy na nowotwory i inne choroby obniżające odporność oraz osoby starsze. Żyjąc wiele lat, nabywamy różnych obciążeń, właśnie zdrowotnych. W związku z tym w tej walce z koronawirusem mamy, można powiedzieć, słabsze siły. Nasza odporność jest trochę inna, więc te osoby są szczególnie podatne na zakażenie. My mówimy o pewnych przedziałach wiekowych, bo w tych grupach starszych osób jest wiele osób z obciążeniami. Mówimy o osobach też, które są chore onkologicznie, które mają choroby współistniejące bez względu na wiek. To są grupy, które powinny być grupami szczególnej troski. Ale też nie można mówić o tym, że jeżeli jest człowiek młody, zdrowy, to przejdzie to zakażenie w sposób bezobjawowy i łagodnie. My mamy niestety też sygnały takie, że wśród młodych ludzi też zdarzają się ciężkie stany i niestety też zgony. Wirus przenosi się drogą kropelkową, czyli przez kichanie, kaszel lub mówienie. Dlatego bliski kontakt z osobą chorą może prowadzić do zakażenia się wirusem i rozprzestrzeniania go. Bardzo istotne jest więc przestrzeganie zasad profilaktyki. Te osoby, które kaszlą czy też kichają, jeżeli nie mają chusteczek, którymi mogą zasłonić usta, ale te chusteczki oczywiście powinny być natychmiast wyrzucone do jakiegoś pojemnika, najlepiej zamykanego, to powinny właśnie to robić w zgięty łokieć. Dlaczego tak? Dlatego, że tą częścią najmniej dotykamy inne osoby i również inne przedmioty, a wiemy, że wirusem możemy się zakazić zarówno przez bezpośredni kontakt, jak i również pośredni, czyli te przedmioty, które dotykamy. Jedną z podstawowych zasad profilaktyki zapobiegania przenoszenia się chorobom zakaźnym jest mycie rąk. W przypadku koronawirusa zalecane szczególnie. Ręce trzeba myć bardzo często, dlatego że ten wirus, który nas w tej chwili zaatakował, ma otoczkę lipidową, czyli tłuszczową. Jest wrażliwy chociażby na detergenty i inne substancje, które rozpuszczają tłuszcz. Więc te ręce, jeżeli będziemy myć właśnie środkami takimi jak mydło czy jakieś inne detergenty i dokładnie,
Nie tylko spody, nie tylko wierzchy, ale również i kciuk, kciuki, dokładnie przestrzenie między palcami i również nadgarstki. To będzie to na pewno w pewnym dużym stopniu nas zabezpieczało. Należy także unikać dotykania twarzy. Oczy, nos, usta to miejsca, gdzie wirus może przeniknąć przez śluzówkę. Nie powinniśmy dotykać twarzy w ogóle, dlatego że wirus roznosi się drogą kropelkową, czyli tam, gdzie dotykamy błon śluzowych, tam on może się po prostu zagnieździć i zaatakować cały organizm. Dlatego też po powrocie na przykład z pracy powinniśmy nie tylko myć ręce dokładnie, ale i również twarz. Ogromne znaczenie w zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa ma także ograniczanie kontaktów międzyludzkich. W Polsce zaczęło się od zamknięcia żłobków, przedszkoli i szkół. Potem doszły kolejne ograniczenia w przemieszczaniu się. Ograniczając kontakty, ograniczamy możliwość zainfekowania siebie. Ograniczając kontakty, możemy mieć taką sytuację, że jesteśmy nosicielem bezobjawowym, a w związku z tym nie będziemy transmitować zakażenia dalej. To są takie podstawowe rzeczy związane z epidemią chorób przenoszonych drogą kropelkową, więc im rzadszy kontakt, z kimkolwiek kontakt, tym zdrowiej dla osoby zainteresowanej i dla otoczenia. Jeśli zmuszeni jesteśmy wychodzić z domów, należy zachować odpowiednią odległość od drugiej osoby. Odległość, którą powinniśmy zachować, to około 1,5 metra. Jeżeli to będzie 2 metry, to też bardzo dobrze, dlatego że wirus roznosi się drogą kropelkową, więc jeżeli nie kaszlemy, to ta odległość taka bezpieczna to jest od 1,5 właśnie do 2 metrów. No i po prostu wtedy jest małe prawdopodobieństwo, że dojdzie do zakażenia. Zostały też wprowadzone zasady obowiązkowej kwarantanny, której podlegają wybrane grupy osób. Kwarantanna w tej chwili wynika z dwóch sytuacji. Pierwsza sytuacja, przekroczyliśmy granicę, więc wróciliśmy z krajów, gdzie transmisja wirusa jest w tej chwili dużo częstsza niż u nas. Więc zachowując ten wentyl bezpieczeństwa, powinniśmy pozostać 2 tygodnie w domu, w tak zwanej kwarantannie domowej, bo tym sposobem ograniczamy transmisję tak zwanych przypadków zawleczonych. Natomiast drugi rodzaj kwarantanny to jest kwarantanna, która wynika z decyzji Państwowego Inspektora Sanitarnego i dotyczy osób, które miały kontakt z osobą podejrzaną bądź też zakażoną. I tu zasada odbywania tej kwarantanny jest bardzo podobna, czyli 2 tygodnie w warunkach, które uniemożliwiają kontakt z osobami trzecimi. Wszelkie obostrzenia dotyczące swobodnego poruszania się mają doprowadzić do zmniejszenia liczby zakażonych osób i szerzenia się wirusa. Należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń, tym bardziej, że w Polsce dopiero jest przed nami szczyt epidemii. Pierwsze przypadki, które mieliśmy i na terenie naszego województwa i w Polsce, to były przypadki zawleczone. Udało je się identyfikować, ale część tych przypadków przeniknęła do naszego środowiska. I dzisiaj zaczynamy drugi etap epidemii, który będzie zdecydowanie gwałtowniejszy i tych przypadków będzie więcej. To jest etap, w którym zakażenia będą szerzyć się, jak my mówimy, poziomo, czyli między mieszkańcami w danym rejonie, województwie, mieście czy miejscowości. Należy się liczyć z tym, że ta krzywa będzie teraz gwałtownie piła się w górę, bo tak pokazują wszystkie modele matematyczne opracowane na podstawie podobnych epidemii, więc szczyt zachorowań na pewno jest przed nami. Przestrzeganie zaleceń i zasad profilaktycznych może pomóc uchronić życie własne i innych, nie tylko obcych, ale dużo częściej tych najbliższych.